szukam zaczepu. Jest. I zaczep jest odłożony. Tak samo z tej strony. Wkładam delikatnie tutaj pod kątem. Szukam. Zaczep jest. O, zresztą zobaczcie jaki to jest. Jaki czysty ten pad jest. No. Witam Was serdecznie. W ostatnim głosowaniu wygrał film, jak otworzyć tutaj obudowę pada od PlayStation 4, żeby tutaj tych zaczepów nie powyrywać. To będzie akurat w dalszej części materiału. Jeśli jesteście tak szybko ciekawi, nie chcecie na razie słuchać, to ja tutaj opowiem o tym padzie i parę różnych takich ciekawostek, to przewincie sobie film dalej. Tam będzie taki czarny pad i tam zobaczycie, jak ja go tutaj próbuję otworzyć. Ten pad no już jest praktycznie, można powiedzieć, skończony. Jeszcze muszę tylko zamontować mu ten smart triggery. Bumpery są już na smart zrobione. Taki, można powiedzieć, no mój syn bardzo tego pada lubi, bo jest taki pstrokaty. Łopatki, jak widzicie, tutaj są wkomponowane, raczej można powiedzieć wycięte w obudowie tutaj tego pada. Są bardzo wygodne. No tak długo nie przetestowałem, bo mało grałem. Z 15 minut może trochę pograłem w Black Opsa trójeczkę. Też są podświetlone tutaj. O, konsola się odpaliła. Wygląda tak. Zastanawiacie się, po co tutaj wyciąłem dodatkową tutaj dziurę na środku z tej strony. Jeżeli tej, jak gdyby tej dziury nie było tutaj, tego wycięcia, łopatki strasznie były tutaj twarde i ciężko się ten wciskało. W ten sposób tutaj usunąłem część materiału i łopatka stała się bardzo taka mięciutka i wygodna tutaj do, jak to można powiedzieć, strzelania. Zanim zobaczycie tego pada, zanim co go będę tam rozbierał, strasznie brudnego, powiem Wam tak, dbajcie trochę o te pady, ponieważ każdy ten brud, ten stary na skórę, który się tutaj dostaje pod przyciski, czy to tutaj pod triggery, czy pod bumpery, no skutkuje tym, że to wszystko chodzi nie tak jak powinno, potem macie pretensje do pada, że Wam się coś tam przycina, nie możecie strzelić raz na... Znaczy nie mówię, żebyście co miesiąc pada rozkręcali, a raz na te 3 miesiące to rozkręcie tego pada i oczyście z całego tutaj brudu, z przycisków, te styczniki też trzeba przeczyścić, tak samo tutaj pod triggerami, pod bumperami, te styki, wszystko zdjąć, całą tą gumkę, oczyścić, tutaj zawiasy triggerów czy prowadnice tutaj bumpera, tak samo można nasmarować smarem silikonowym, dzięki temu będzie to wszystko trochę szybciej chodziło. Tutaj zamontowane są przyciski boczne. I tutaj jeszcze część osób mnie pyta o Call of Duty, w jakie gry mogę zagrać. Jak widzicie, w te wszystkie gry mogę tutaj Wam, mogę nagrać jakieś materiały z tych gier. Jeszcze nie ma Infinity Warfare, tak samo Battlefielda 1 też nie ma, ale jak będziecie chcieli tam z Battlefielda 1, czy przykładowo tam z Infinity Warfare, nie ma problemu, tam zakupię to grę i pokażę Wam, jak tutaj wygląda. No jestem ciekaw tutaj z tym Infinity Warfare, tam dużo osób narzeka, że z tą grę słabo się gra. No nie wiem, ale powiem Wam, że no, w każdą część tej Call of Duty czy Battlefielda grało mi się bardzo dobrze, nigdy nie miałem problemów z połączeniem. No ponieważ może dlatego, że mam dwie linie internetu mam podłączone tutaj pod dom. Jedna linia do internetu jest tylko do mojej PlayStation 4, a reszta jest puszczona tutaj na dom. Może z tego powodu w każdą część tutaj, czy to Battlefielda, czy to Call of Duty, gra mi się bardzo dobrze. No nie wiem, jak, chociaż też żona grała na tym internecie domowym, gdzie jest około 60 urządzeń podłączonych, tam kamery różnego rodzaju i też nie było żadnego tutaj problemu, nie narzekała. Może to kwestia też położenia, ponieważ około 700 metrów mam główny węzeł tutaj, między tutaj Warszawa, tutaj no to taki europejski idzie węzeł, główny światłowód, tam jest cała ta skrzynia, może dlatego mam niskie pingi i mi się grał dobrze. Nie mogę się wypowiedzieć, jak tam się gra innym osobom, bo nie grałem u nikogo innego i nie mogę powiedzieć, czy w tą grę się gra na innych połączeniach dobrze. Dobra, teraz przejdziemy tutaj do naszego brudnego pada. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, w jaki sposób otworzyć tutaj obudowę pada od PlayStation 4. To jest ten pad jednego tutaj z widzów. Od razu Wam mówię, jeżeli jeszcze raz ktoś mi przyśle tak tutaj zaniedbanego pada, to po prostu jest brak szacunku dla urządzenia, jakim jest pad. Jeżeli taki brudny przyjdzie, to wtedy łopatki do takiego pada zamontuję na gumę do rzucia.
wtedy nie będzie komuś to przeszkadzało. Jak ktoś nie dba o pada, to może mieć łopatki zamiast na śruby przykręcane. Przykleję mu na gumę do żucia. On pewnością nie zwróci uwagi. Dobra, żarty żartami. Zaraz wam pokażę, jak otworzyć tą budowę. Tu wystarczy lekko odgiąć do dołu i lekko do dołu podwadzić. Starajcie się tam nie wkładać za głęboko, bo, ponieważ tam jest dalej jest taki układ. No tam no, do 2 mm możecie śmiało tutaj płytko podwadzić. Teraz najważniejszy moment. Są dwa zaczepy. Jeden jest tutaj, drugi jest tutaj ten zaczep. Te zaczepy ciężko tutaj jest od tej strony też wyjąć. Zdarza się, że nawet delikatnie tutaj, jakie odginacie, mogą pęknąć. No są takie obudowy, gdzie no nie ma możliwości, jest, żeby ten zaczep tutaj nie pękł. No takie najbezpieczniejsze rozwiązanie otworzenia tego pada. Składamy tutaj taki cieniutki płaskowniczek. O, widzicie? I odginam go w tą stronę. Delikatnie szukam, w którymś miejscu tutaj jest zaczep. Jest. O, widzicie? Zaczep. A, szukajcie, zaczep nie puścił. Szukam zaczepu. Jest. I zaczep jest odłożony. Tak samo z tej strony. Wkładam delikatnie tutaj, pod kątem. Szukam. Zaczep jest. O, zresztą zobaczcie, jaki to jest. Jaki czysty ten pad jest. No, wstyd go na YouTubie pokazywać, ale... Dobra, teraz sprawdzimy, czy mój super sposób otwierania pada. O, o. Chyba nigdy nie było otwierane. O, jak widzicie, zaczepy... Czekajcie, zbliżę. Zaczepy są nienaruszone, niepopękane. Tak samo brud jest też nienaruszony, nieuszkodzony. O, zaczepy. Ale zdarzy się tak, że są zaczepy w niektórych padach bardzo tutaj cieniutkie. No i choćby nad, jak chcecie je otworzyć, też lekko nadpękną. Ale taki najprostszy sposób właśnie jest tutaj od L1. Zaczynamy. Widzicie, wchodzi tutaj ten pad. Czekajcie. Wchodzi, widzicie? I delikatnie tutaj odsuwam. O. Odsuwam zaczep, tak samo z tej strony. W PlayStation Pro chyba to nie przejdzie. Znaczy w PlayStation Pro ten pad trochę jest inaczej od Slima. Chyba da radę wejść, ale chyba od PlayStation Pro patrzę, chyba nie da rady, bo jest bardzo cieniutka groź. Tutaj trzeba trochę cieńsze tutaj, to można powiedzieć, cieńszy ten patyczek wziąć. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam.